Dobra, kapitanie, kapitanie, mój kapitanie! Stowarzyszenie Umarłych Mobów. Jest! Coś ty mod! Spaget! Co to? Czyja to noga? Było chyba widać po moim ryju. Ja mogę w sumie cię nic nie komentować, nic nie mówić, nie? Tylko ten ryj. Czy moja mordzia wygląda, jakby była niezadowolona? Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Patryk Rojo-Rojewski z tej strony, a przed wami kolejny mój format po tym klasycznym, czyli po 10 powodach, dlaczego warto zagrać w jakąś grę. W dniu dzisiejszym oczywiście ponownie Outriders od polskiego studia People Can Fly i materiał ostateczny, czyli czy dana gra po konkretnej ilości godzin dalej bawi. Tu mamy 50 i tak bawi jak jasny skurwiel, bo 65 godzin, widzicie to w tym momencie na ekranie, zajęło mi wymaksowanie gry pierwszą postacią i w żadnym wypadku nie jest to mój ostatni playthrough, bo w dniu dzisiejszym przeanalizujemy sobie charakter i działanie ekspedycji. Teraz widzicie na ekranie, jak to mniej więcej wygląda, z czym się to je. No i w tym celu zaprosiłem dzisiaj na materiał mojego serdecznego przyjaciela Anonima wraz z dziewczyną Julką. Witam was serdecznie. Dobry, witam serdecznie, hello! I także, moi drodzy, tak, 30 poziom wmontowany, trochę legendarek jest, patche naprawiające różne elementy, części składowe gry już są w drodze, chociaż ja się najbardziej cieszę z tego, który usunął ten problem ze znikającym HUD-em. Ja jestem jak najbardziej w tym sektorze content. No i po zakończeniu gry, moi drodzy, mamy obozowisko, także dzisiaj zero spoilerów, nie bójcie się, mamy swój obóz i specjalno. Pozdrawiam, siema, Matif. Macie pozdrowienia od Matifa, Anonim. I endgame wygląda tak, że musimy zlokalizować kapsuły. Póki co mamy posterunek w górach, bramy Enok, gwiezdny Grub, pałasz suszy, obóz Outriderów to my i... Moi drodzy, ekspedycje mają 15 poziomów rang. Im wyższa ranga, tym większe prawdopodobieństwo na lepsze łupy, aż do ostatecznego 15 poziomu, który zapewni nam możliwość walki z bossem w oku cyklonu. Także grubo to wygląda. Cześć Weronika, witamy serdecznie, pozdrawiamy jak najbardziej. No i ja tutaj wybiorę sobie posterunek w górach. I teraz, moi drodzy, my testowo przed streamem z Anonim odpaliliśmy sobie rangę 1 i wszyscy schodzili na hita, nie ma potrzeby. Także ja nam ustawię trójeczkę. Nie, Anonim? No chyba będzie najsensowniej. No, na razie, wiesz, tak, nie kozaczmy, tak? Wszystko jest określone czasowo, także jest tutaj pewna presja czasu. Im w mniejszej ilości minut się zmieścimy, tym większe, lepsze nagrody i wszystko. I tutaj jest też informacja, że gdybym na przykład był na dwójce, to nie dostaniemy dodatkowej rangi, nie zbliżymy się do tej ostatecznej, tak? Także jest to, uważam, system bardzo przemyślany. Ja się w nim jeszcze super nie bawiłem. Pierwsze wrażenie jak najbardziej pozytywne, ale recenzenci różnej maści na łamach różnych serwisów bardzo chwalą endgame. Ja generalnie zawsze mam wyjebane na endgame, bo dla mnie gra się kończy na fabule, ja potem już tylko wyglądam rozszerzeń fabularnych, no ale można sobie popykać, bo na przykład w takie rajdy, ekspedycje w Destiny 2, no bawiłem się bardzo dobrze. Mamy cutscenki, jest tam jakby jakaś fabularna nakładka na to wszystko. O co chodzi z kapsułami, to akurat nie będę mówił, bo to się troszeczkę odnosi jakby do fabuły samej gry, no i tyle. Dobra, słuchaj, Anonim, to dołączaj. Internet, I'm going in. Tak. I jakby każda ekspedycja ma różne etapy. Raz bronimy falę, atakujemy, deaktywujemy. Nie, ale gra, kurczę, bardzo się cieszę, bo osiągnęła na tyle satysfakcjonujący sukces komercyjny, finansowy, że będzie ona ostro, i to już jest oficjalna deklaracja, wspierana przez twórców i w ogóle sukces zaskoczył samych twórców. Ja się bardzo cieszę, bo ja trzymałem kciuki za tę grę. Ja wiedziałem, że ona się ludziom spodoba, bo ja w nią grałem wielokrotnie przed zasadniczą premierą. No i jesteśmy, jest Miśka, jest Anonim, biegniemy, odpalamy tutaj temacik i lecimy. Mordujemy. Okej, czyli mamy dwa trickstery, jednego techno, tak? Ja zrobiłem póki co jakieś... Zdaje się, że Dana ma problemy z...
zapleczu. To większość achievementów. A dziękuję. Ja zwykle morduję i przelewam krew, także niewiele się u mnie zmieniło. Poza tym, że lat dochodzi. No i moi drodzy, korzystając tutaj informacja dla ludzi na streamie, jak i na YouTubie, zainwestowałem w profesjonalne mikrofony krawatowe i jakość audio moich vlogów w myśl gier na receptę w sobotę, no pójdzie do góry, także mam nadzieję, że będzie wam się o wiele lepiej słuchało mojego ludologicznego pitolenia. Jak wam tam idzie, przyjaciele? Morduję wszystko, co widzę. Nawet nudno bym powiedziała. A co się stało? Wywaliło cię znów, czy coś? Nie, jesteśmy. Jesteśmy. Aha, bo ja cię widziałem za sobą jako nieaktywną. No dobra, okej. Okay. Także ja akurat przybrałem sobie taką taktykę, że spowalniam jednym perkiem, a drugim perkiem po zabójstwie wyzwalam taką kulę, która po strzale uwalnia potężną eksplozję. Nie wiem, czy będzie dane mi to zaprezentować, bo anonim tutaj siecze strasznie. Ja na chwilę przestanę. To przestań. Jest kula. Ona sama wybuchnie po pewnym czasie, ale jak ją walnę, to są masakryczne obrażenia obszarowe. Taniec śmierci, wyróżnienie zdobyte, achievement za 20 też. O, proszę bardzo, odblokowałem osiągnięcie z klasą. No to będzie z jakieś 80% achievementów. A ja nigdy takim achievement hunterem nie byłem, kurde, powiem ci szczerze, ale zaczęło mnie to rajcować od pewnego czasu. Jak znajdujesz aż taką grę, która rajcuje, to tym bardziej ci się podejście zmienia. Chyba tak. W tej grze te achievementy są przyjemne też, więc... Zgadza się. Oj, Julka, zgadza się. Byś przyszła do nas może? Ja sobie zdejmuję z daleka, no co ci chodzi. Zabijam. Nie, bo mi przeciwnicy do ciebie uciekają i muszę ich gonić. Pamiętajcie, że tu też gramy na czas, żeby mieć lepsze nagrody. Właśnie, więc Julka... Ale ja zabijam z daleka z wszystkich snajperów. Dzięki, Durek. Pozdrawiam. Tarcza. Przyszedł tutaj. Dobra, leży pięknie. Mamy go. Dobra, odpalam kolejny etap. Jasne. No jak moi drodzy widzicie, no to jest ten motyw z Guild Wars 2 CPC Cross Profession Combos, gdzie łączymy tutaj w potężne kombinacje te nasze wszystkie skille i tak naprawdę to nie wiem, kto tu kogo atakuje, nie? Czy mobki nas, czy... Nie, że jest mi ich żal, ale tam przetrwaj fala, ale to my mamy przetrwać, czy moby mają przetrwać? Oj, właśnie ta kula. Wow! Unik, strzelba, strzał, szkielet, bo już nie żyje. Anonim. Anonim nie chce mi się już z tobą grać, jesteś OP stąd. No ja też gram. Ale Julka miała rację, powinniśmy czwórkę dać. No dobra, to damy czwórkę na następną lokację, nie ma problemu. Trzeba na spokojnie znaleźć tutaj tereny, jak będzie. Ale powiem ci, my się tak wczoraj męczyliśmy. No słyszałem na huncie. No i gdzie idziemy? Oj, źle, to ja źle idę. Tutaj do mnie, w moją stronę. Cenne sekundy! Oj! Rojo, nie czuj! Ejzyt, 5 złotych. Enlisted to jest gierka mega wciągająca. O, słyszałem o Enlisted, o ten, druga wojna światowa chyba, nie? Jeśli się nie mylę. Taki Battlefield. Wiem. Enlisted. Kojarzę nazwę, ale samego, jeżeli chodzi o trailera gameplayu, to nie widziałem. No, tylko tam trochę osób narzeka na mikropłatności. O tak, to jest zadanie dla mojego LKM-a. Leczymy się. No, oczywiście. Leczymy się poprzez strzelanie. Dobra, pańka. O, i kula rozwaliła mnóstwo mniejszych mobków. Mogę się skupić na większym. Serdeczny blink, w plecy większe obrażenia. Pięknie. Podczas reloada fala uderzeniowa. Także tutaj charakter działania tych dziesiątek perków jest tak zajebiście przemyślany, że można sobie robić takie buildy, że to jest poezja. Gdzie tu jeszcze?
Zabijmy jednego bossa. Dobra, ja tłukę tego tutaj. Ja idę sobie odnowić ammo. Potańczę sobie z nim trochę. Schodzi. Serdeczna bańka, strzelba, plecy, nara! Wala. Dawaj, szybko. Ajuto kaputo. Are you talking to me? Oczywiście, dupa jajkiem, bankowo. Będę chciał z Rokiem w to pograć. Także bankowo, oczywiście, Resurrection, Diablo 2, jak najbardziej, moi drodzy. Nie pytajcie dzika, czy sra w lesie. No i sad. Dawaj, Julcia, dawaj. I się nie poddawaj. O! Matka Roju! Dzień dobry! A, to pozdrów ziomeczku, pozdrawiam serdecznie. Serdeczna tarcza dla ekipy jak najbardziej. W ogóle na moim Instagramie ja mam co dwa dni znam zdjęcie z innym ziomeczkiem, bo się spotkaliśmy z tytułu pewnego fajnego projektu w Krakowie jakiś czas temu. I ludzie mówią, że ja werbuję z jakiegoś gangu ludzi w ogóle. Tam są Shibo, Zagrajnik, z Masło, Wąziu. Jak to wchodzi? Nie, nie, to jest najlepsza klasa postaci. To nie jest mój pierwszy i ostatni playthrough, bo chyba się skuszę albo na Technomancer, albo na Pyro. Niespecjalnie będę inwestował czas i zaangażowanie w Devastatora. Bo on jest dobrym tankiem, ale damage jest słaby i on nie jest lubianą w teamie postacią w ramach ekspedycji. Nie DPS-uje za dobrze i bardziej statyczna morda. Jak na razie to tutaj jest. Spoko, jestem ciekaw nagród. No musimy mieć złoto, no ludzie. Musi być, nie ma. Robimy golda, razy. Robimy golda. Chociaż w tej grze będę miał golda. Tatuszki. Jak ja nie robię tych tatuszków. Idę do ciebie. I w ogóle ten przycisk H uważam powinien być w każdej grze tego typu, nie? No, autolut jest genialny. Ale autolut nie obszarowy, tylko sektorowy, nie? To jest wow. Tak. Mega fajna sprawa, no. Dawaj chłopcio, klikaj tam. Także fajnie, szybko kurde, robić. Ten endgame. Szybko. A to jest inna, to jest inna lokacja niż ta, którą my robiliśmy, to musimy... Tak, bo tutaj jest jakoś na dworku, a my robiliśmy w jakiejś, kurde, bazie elektrowni. Takiej, bazie jakiejś, no, w jakimś tutaj laboratorium. Dobra, to mamy kapsułę, czyli to już będzie finalny etap. Tak. No i zobaczymy, jak nam pójdzie. No też mi się tak wydaje. Wow! Ja lubię, jak zamrażam, znaczy spowalniam typa, który na mnie skacze w powietrzu i robię unik, nie? To jest tak dobre. Tniemy. Yeah! Jak to Rydzie. Będzie tylko te trzy, to się wkurzę. A nie, jeszcze... Nie, no co ty. O, ptaszu, nie. Kurde, nie lubię latających. Też nie lubię. Nie lubię ich. Muszę wierzyć na to wszystko. Ale legendarka nie jest. O, lecą chyba kolejne. Aaaa! Poleciał. No chodź. Na blisko jakiegoś dziada. Chyba nie potrzebowała pomocy, to mogę. No właśnie teraz potrzebuję. Lecę! Dobra, też idę pomóc. Bez przesady. Ja mam taki odruch, wiesz? Jestem dobrym człowiekiem. Zdjęty jeden. Wow. Dobra, nadchodzą. Weźmy priorytety na czaszki może. Ja się zajmę mniejszymi i będę właśnie tą kulą osłabiał. Także ja podejdę pod większych, rozwalę sobie mniejszego i kulka. I bang! Leży. No mówię o tych takich, co mają te dwa paski przynajmniej, nie? Tak. Bo czaszek nie widzę póki co. Tylko te latające ścierwa. Pyk. Chodźcie, gdzie leci? Panowie. Jeszcze ty zamroziłaś, ja jeszcze tnę, nie? Ten w ogóle w powietrzu zawieszony.
Zagubiony. Jaka to jest frajda, nie? Dawno mi się czegoś takiego fajnego na streamach nie ogrywało. No. O, chyba boss będzie. Chyba bossik. No. Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? A tam taki metrowy mały chochlik, nie? No. Metrowy. Jakiś brzydak. Dobra, kto ma siłę wody, nie? O kurde, tak słabo mu schodzi z LKM-a u mnie. Dobra. To bardzo dobrze, puszczę bańki. Puszczaj! Dobra, jest bańka, nie strzelajcie w tą bańkę, niech on wejdzie na tą bańkę. Chociaż jak jej nie zestrzelę, to ona sama wybuchnie, ale... Co mnie tu bije? Dobra, strzelba, serdeczny blink i w dupszot. Pysk. I reload z odrzutem. Bang, 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 bang. O kurde. Dobra, leczący LKM. Za tobą, anonim. Patrzę, widzę. Leży. Dużo biegnie. Dobra, spoko. Idę. Pięknie. Jeszcze jeden stok. Osłabiam go. Dobra, strzelam w twarz, kryty, kryty, kryty. Poszedł. GG! Patrz, jest slow-mo pod koniec. Ej, mam poziom 30 w końcu. Mamy złoto? Mamy złoto? Chyba tak. Chyba złoto, nie? Czekaj. No 11 minut to. Ile? 11 minut. Ej, to zabrakło nam 10 sekund do złota? Nie było 10.50? Nie, 11.40 chyba. Aha, możliwe, bo to była dłuższa ekspedycja. Dobra, aktywujemy. Wow. Tąpnięcie. Give me legendarka, please. Ja też chcę legendarnego LKM-a, błagam. No. O, czemu trzy niebieskie dostałem? Ja dostałem mnóstwo niebieskich i trzy fioletowe, dobra, ha. Leci, leci, z opóźnieniem. 9-4. Łańcuchy. Zaraz przybliż się do tego. No nieważne, ale przynajmniej będę miał tytan. No tarcie łez, tytan. Kliknij sobie, ha. No kliknęłam. Nie tytan, wiem, czyli a, czekaj, najrzadszy, czekaj, najbardziej muszę, wartościowy. Muszę sprawić, co ja to muszę ulepszyć, bo ja mam dwa punkty klasy jeszcze. O, dobrze. No oczywiście dobrze zbieramy było. Tak zwane zasoby z kapsuł, które pozwalają nam w ogóle udawać się na nowe ekspedycje. Też trzeba zaznaczyć. Dobra, Del, wszystko, pyk, tytan plus 32, sympatycznie. To robimy co? Wracamy sobie do obozu, zobaczymy, czy was przeniesie. A u mamy jeszcze chwilę. 0% na legendy teraz, no tak, no to, to się domyślam. No, zaakceptujcie. Już Julcie akceptuje. Chyba już kliknęłam, kliknęłam. Tak, jest git. Dobra, ustawiamy teraz najwyższy, na pewno. A jaki jest najwyższy? Chyba będzie 5. Okej, dobra. Bo za tą ekspedycję na trójce dostaliśmy plus 1 punktu na randze ekspedycji. To musimy robić tak po najwyższych, bo a, ten... A, najwyżej schodzić. Tak, najwyżej schodzić, bo teraz dostaliśmy taki słabo levelowy loot. Okej. Kurwa, 6 300 000 obrażeń prawie. Co, jak ty robisz taki damage, nie, w ogóle? Wiesz co, ja używam głównie spaczonych pocisków i tego ostrza. Dobra, wszystko jasne. Chromatyczna strzelba i lecę. To robi cuda. Dobra, to lokalizujemy nowe kapsuły, moi drodzy. Ja myślę, że Boomtown brzmi świetnie, nie? Boomtown brzmi naprawdę okej. Dajemy najwyższa ranga, no to teraz mamy 5. Gdzie tu raz robię bum bum. Epickie. O właśnie. O kurde, 6.30. 6 minut 30 musimy zrobić na Golda. Czyli musimy biegać. O kurde. Dobra, nie ma eksploracji. Rojo, nie eksplorujesz. Tam nie ma. Dobrze, tam nie ma czego zbierać, nie? Bo lód nie wypada podczas ekspedycji. On jest w kapsule dopiero na koniec.
No dobra, no to rozpoczynam. No zobaczymy. 37 poziom łupów, 37 poziom potworów. Damy radę. Ale kurde, pomimo to, że mamy poziom, że potwory mają większy poziom od nas, mhm. to nadal jakoś słaby, słabo levelowy ten loot jest. To już powinno raczej na nasz level tak dropić fajnie. No tak, ale z drugiej strony paradoksalnie szybko im ten health schodzi, nie? No właśnie, no. Ja tak naprawdę mógłbym zginąć tylko jakbym się zagapił, albo poszedł w Explore, albo czytał sobie czat. Kiedy Rojciu tłumaczy komuś coś tam, rozgadałeś się, a umieram, dobra. Nie, albo jak ktoś mi zada na czacie albo w donacie pytanie, które odpali we mnie, uwolni tego wewnętrznego ludologa, nie? I Rojo, my gramy, chuj tam gramy, chcę sobie pogadać. Gram co? My, gra? Jakaś co? Dobra, lecimy. Tu już nie będzie żartów. Tak, tutaj szybko. Dobra, amunicja uzupełniona. No i lecimy. Tutaj Julka, pamiętaj, do przodu. Wiem! Nadupiamy. Ale też nie mogę za wyszedł. No tak. No, są od razu na blisko. Lecimy! Snajperzy, zajmę się snajperami. Jak oceniacie na razie, jakim to schodzi? Chyba nie ma dramatu, nie? Kurde, stabilnie. Stabilnie. A to Miśka, sorry. Dzięki. Patrzę, Jezus, złoty przeciwnik. Królu złoty. Królu. Ja tu na razie obrażenia dostaję, bo wchodzę w swoje wybuchowe po prostu. Nawet nie patrzę gdzie. No chodźcie. Come on. Come on guys. Oj. Pamiętajcie, 6.30. Na pełnej lecimy. Tak, lecimy. Nie zatrzymujemy się. Do przodu. Czy chcecie o, żyć wiecznie? Dobra. Czy chcecie porozmawiać o naszym Bogu Zbawicielu Imperatorze? Czy chcecie porozmawiać o Shani Twain? A nie wiem skąd mi się ten tekst no porusza. Nie żyje, dobra, nara, robimy to. Klikaj. Klikam. Dawaj, wytrych na 100. Dokładnie. Lockpicking! A właśnie, dlaczego animacja pobiera nam czas, halo? No właśnie. No wiesz, kotleta mi nie da, no, ale daje mi pieroga, nie? You know. Zawsze podgrzany. Dobra, kapitanie, mój kapitanie! Stowarzyszenie Umarłych Mobów. Jest! Coś ty mu... Oderwałeś mu tłów i on zakoziołkował. To się nazywa Devolai. To się nazywa Where is my spaghetti? Spaghetti! Ma spaghetti! Co to? Czyja to noga? A ja już wiem jaki wstępniak zrobię, nie? Ja zrobię taki wstępniak na czwartek, że ludzie zgłodnieją. A tobie co dzisiaj dała żona na obiad? No, nogę i kawałek głowy. Dokładnie, jak slow-mo. Leżysz, łaku. Idą kolejni. Trzy minuty. No. No nie, wpadłam ze przodu. Giną, dobra, lecę dalej. Dobra, lecisz. Spokojnie, osłaniam. Nie było przed czym osłaniać Rojo. Dla taktycznego i klimatyczności. O mięsa. Co to za muzyczka? Co to jest za muzyka? Kurwa! Jesteśmy na imprezie? Jak w dodatku do Division jednym. No i to rozumiem, no! Moi drodzy, mamy cię imprezę w Outriders, nie? Zajebiście, lecimy! To na party! Kurwa, cieszę się jakby pierwszy raz grał w grę wideo, nie?
Morduję! Mam nadzieję, że ogarniacie, co się dzieje na ekranie. Bo my paradoksalnie tak. To ja czasami nie. Pięknie, dobra. Nice. I teraz chyba finalny boss. 2 minuty. No dobra, 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 jest ciemnienie. Robimy to. 2 minuty. Ludzie mi pisali, ludzie mi piszą, żebym walił z łapy. Jak anonim da mi szansę, to czasem mi się uda. My name is Lindsay Lohan. Zabity! Dobra, ciacham detonatora. Ciacham cebulkę! Pomocy! Pokażę ci, jak siekam cebulkę. Wow, mniejsza. Tu jest, kurde, trochę ich jest. O nie. Kapitan, leczę się. Dobra. O, to zabronili mnie! Pale Vira, pale kapitana! Zabronili mnie! O kurde, bol! Dobra, podniosę się. Przecież kapitan jest na hita. Dobra, leży kapitan. Zabronili mnie! Lepszcie się na mopkach małych. Ja nie mam tego możliwości. Aha, okej. Okay. To każda klasa ma. Dobra, 5.22, 5.20, no! Za nami jeszcze mały! Jest! Jest! Ale mu direct trafiłem! Boże, ja się cieszę jak jakieś, kurwa, dziecko, które dostało, nie wiem, FIFA pierwszy raz w życiu. Ewidentnie miał smaka na moje pociski. Ktoś ekspedycja udana. Jak są 3 gwiazdki, to jest właśnie max, jest złoto. Tam na górze w tym logo. Okej, okay, dzięki, przyda się. Ale jazda. Ja tylko zasadę z GTA 6 gwiazdek. Dokładnie. 8, Hubert, 8. No. Szanujmy się. Leci lód. Zobacz, bo Alchema i tak mam fioletowego. No. A przynajmniej, ale nie, już chyba zrobiłem achievementa za rozłożonych 3000 elementów, także spok. Klikać. Dobra. Dobra, moi drodzy, to robimy jeszcze jedno. Też na maksa. Odblokowano. Doktor Detonator. To brzmi jak nowa ksywka Roysona, nie? Kiedy trafisz w końcu w swojego... przeciwnika. W swoją bombkę, gdy anonim w końcu ci nie zabierze killa. Ej, no more the kill secure. Evoxe, to jest moja druga ekspedycja, bo myśmy wcześniej tylko tak rozruchowo na jednej gwiazdce zagrali. Także to o, jest... teraz lepiej. To jest lepiej. Jest zdecydowanie lepiej. O milion więcej obrażeń tym razem. Super. Super. Dobra, z anonimem dzisiaj robimy wszystkie ekspedycje, idziemy na oko cyklonu, nie? Nara. Gramy. Nie, ale spoko. Tak gruby nie jestem. Dobra, robimy po prostu tą stronę, czyścimy i robimy bagniste groty. Bagniste groty, ustaw rangę 6 i znów będzie mieć plus ranga. 14 minut. Minimum. Dobra, rozpoczynamy ekspedycję, moi drodzy. Ale też trzeba będzie pewnie się sprężać, jeśli jest 14, bo... No to znaczy, że to będzie długa ekspedycja, albo... Wcale nie będzie długa, ale będzie miała ciężkich przeciwników, bo na nich też trzeba poświęcić czas, żeby ich ubić. No, to też fakt. To nie, może być w taką nie stronę. Trzeba. Kuber, nie dobra, nie. Ja rozwalam mopki pod kątem mojej bańki, a ty wszystkie siły... Atakujesz bossów po prostu. Ja będę go zjadł, tak po afrykańsku. A ja będę też blinkował snajperów od tyłu. Górnicy przestali się zgłaszać. Coś musiało się wydarzyć. Możesz to sprawdzić, a to... Ej, ale podoba mi się, to jest takie fajne przedłużenie. Bo jest ten taki element takiej fabularnej nakładki, nie? Bo są te cutscenki, są te dialogi. No czekaj, amunicję wezmę. Chyba mam. Ja bym się z automatu nie robił. Aj! O! Let's go! No to lecimy. Wygląda na to, że dokopali się do czegoś. Teraz wszyscy nie żyją. Dobra, pamiętajcie o czasie. No Hubert, no daj mi trochę pozabijać. Nie. Ty masz na co dzień. lecimy. Dobra. Cały czas shiftem albo blinkujemy. Najlepiej być blisko aktywatorów. Wow, jakiś mi wysłał.
O, tu już ten, tu już tak schodzi. Oj, chyba potrzebuję lekkiej pomocy. Idę do ciebie, Julcia. Oni wszyscy na mnie? Dobra, to tańczymy, nie? Wszyscy zamrożeni, zajebiście. Masz dwie matki roju. Mam dwie matki roju, nie? Roju, masz dwie Czeka, matki. Ale by się tu przydała bańka. Jest bańka, poszła! Ale bańka, ale bańka rozjebała. O rany. Co ona zrobiła? Ła, chodźcie o pomocy! Morduje. Ała, coś mnie złapało. Kurde, u mnie też średnio. Dobra, leczę się umiejętnością. Dobra, dam mu bańkę. Dobra, matka, zabiłam matkę, nie. Mamo, przepraszam, nie. Matko, wyjeżdżaj z kraju, mam misję cię rozjebać. Ożywicie mnie? Tak, podnoszę. Dzięki, zajebiście. A Julka, aktywuj. A nie, jeszcze jeden, dobra. To wy zróbcie. Dobra, ja już się zajmę aktywacją. Szybko. Lecimy uzupełnić się z ammo po drodze. A ja cały czas mam fulla. Nie. Mi się odnawia ammo, jak zabiję kogoś, jak mam 35% ammo w magazynku. Rozumiem. Dobra, tu mam latające. Nie. Noc kruka. O kurde. Trochę więcej mocnych. Dawaj, zamrożeni! Hordować każdy może. A, ten już nie żyje, dobrze. Drugi gorzej. Z prawej. A ty gdzie tam pobiegłeś? Pomyliłeś się chyba w stronę. Strzelby LKM, no po prostu mokry sens. Dobra, leży bardzo dobrze. Mniejsze wyskoczą. Dobra, przetorowały temat. Łojmy. Do tych proboszcza witamy serdecznie! Idę, Julcia. Kula. Po co zabijać, jak można dotknąć? Do tych proboszcza, kurwa. A pamiętaj, zły dotyk boli całe życie. Tu coś będzie, nie? Ogień. A nie, my musimy tutaj stać w tym, musimy tego chronić. Pierwsze słowo Wiktora to nie było mamo, tylko mammo. Mamma. No, dlaczego nie blinkuje? Tutaj musimy w tym stać, żeby naładować kryształ. A no to jest istotna informacja. Kryształy i klejnoty. Dobrze. No i tak, tu fale, tu ładowanie, tu coś przenoszenie, aktywacja. Dobra, nie jestem matematyczny, znaczy też wizualnie, nie? One się różnią między sobą, te sektory. Dobra. Muszę mordować! Przelejmy jeszcze trochę krwi! LKM, nie? Oh yeah. Osłaniam. Dobra, staza. Bardzo dobrze, pora na strzelbę i serdeczny taniec. Spoko. Nie widzę, co strzelam, ale zabijam. Tak, coś leci, nie? Dobra, proszę. Jak w Terminatorze i Sarah Connor. Kurwa, jak jestem duże dziecko, nie? W filmie duże dzieci. No serdeczna trzynastka zawsze w głowie. Dwójka przyszła. Minus 10 jeszcze. No, Alfa Pedro. Gin. Jeszcze ten latający. Dobra, leży. Okej. 5 minut mamy zrobione. Dobrze.
No uważam, że nie kuta się mi, że jakoś nam to idzie, nie? Trzymamy się wytycznych. Czyli co ważne, ty możesz tam biegać, ważne, żeby chociaż jedna osoba tu była, tak? Tak. A, no to easy. Dobra. Wow. Nie no, bajeczka. Woo! Pozdrawiam proboszczu. Jestem proboszczem, jestem jego dotykiem. Okej. Kurde, jaki cwaniak. Dobra, tańczę. Zabity. Pięknie, ale ty żeś mu zeżarł chyba z 50% HP, nie? Pomagam, osłaniam. Musimy najpierw zabić, bo oni anulują tą podleczenie. Dobra, spoko. Wstawaj. Dziękuję. Luz. Kolejny. Dzień dobry. Dokładnie. Zapraszam, gdyż szwedzki stół podano. Dobra, już ciacham, już kroję. Pamiętaj, w kostkę tą cebulkę. Kostkę? Dobrze, niech będzie kostka. Nie, ale się tak dobrze gra w kupie, jejusiu. Teraz to gramy. No, nie dziwię wam się, nie? Ja żałuję, że już Perla nie ma tyle czasu, co kiedyś, żeby sobie pograć. Jak już gramy, to w skrable. Czy to znaczy, że jesteśmy już starzy? Czy wygląda, jakby mój brzuszek był niezadowolony? Starzy ludzie i skrable, nie? Boże! No ja tu robię. Ile to trwa? Matuni. No właśnie. Spoko, nadrobimy na głównym bossie. To nie jest główny boss? No, skończyliśmy, lecimy dalej. Lecimy. Szybko. Nie, przetrwaj znowu. No tak, to mówię, lecimy dalej. O kurde, ja muszę amunicję wziąć. Biegnijcie. Tutaj też masz, Topek. Masz po drodze ammo. Dobra. Wziąłem. Teraz będę. Dobra, lecę małe. Jest kapsuła, okej, czyli koniec. Mamy tak, 8 minut, dobra. Mamy 6 minut, żeby to ogarnąć. Mam radę, tylko teraz nam się długo zeszło, nie ma co. Problemu, El Capitan. Ale my cały czas walczyliśmy. Dobra, spowalniam. O, kulka. Ale powinni dodać więcej punktów do systemu rozwoju postaci, bo to jest akurat minus, bo ja grę, ja jakby 3 godziny czy 2,5 godziny grałem już z level capem fabularkę. Okej. I uważam, że tak powinni jeszcze dać możliwość 5 punktów do rozdania. Bo mi tam mega brakuje do mojego wymarzonego builda kilka punktów. Bo niestety Trickster drzewie nie ma wszystkiego po jednej osi. Co mówiłaś, Julka? Sorry. Dla mnie mogłoby być, że w ogóle, że można było całe drzewko sobie zapełnić. Ale to... Ale wiesz co, mi się wydaje, że oni sobie zostawili furtkę właśnie pod następne dodatki, trochę endgame, bo to jest częsta praktyka. No w WoWie tak jest, nie Hubert? Nie, że co dodatek to level K plus 5, nie? Dokładnie. Dobra, chłopie, mamy trochę lipa z czasem, a potworów coraz więcej. Mam radę. Także ja zaczynam troszeczkę rozumieć, dlaczego twórcy inspirowali się Diablo, a nie miliardem gier, które bardziej Outriders przypomina. Ja się faktycznie czuję, jakbym był w takim Lost Ark TPP. Dobra, chyba będzie główny boss. Okej. Okay. Tak, coś drzemordę. Ktoś puścił srogiego bonczura. Okej. Okay. Dobra. Dobra, moi drodzy, czy damy radę? O, ten jest nawet ładny. Jakieś pazurki ma. Ważne, że nie latający, nie cierpię latających, bo sztylety nie dosięgają. Lecimy! Gdzie on jest? O, chodź tu, kupo mięcha. Oj, to nie tylko on, heh. Dobra, rozwalam mojego, daj bańkę, pokaż bańkę. To ty daj bańkę. Jest bańka! A, dobra, trochę berwa.
come on. Karoju! Trzeba się teraz przerzucić na małe kalibry. O nie, nie żyje! Dobra, tak? Spoko, główny boss już nie żyje. Dobra. To mogłaś, kurczę, powiedzieć... Nie widziałem cię, kurde, na mapie, takie zamieszanie. Było tak za filarem totalnie. Wietnam. Wietnam! Jadzia wypuściła odpowiednią muzykę. Ja to zawsze na każdą okazję mam muzykę. No to nie puszczę, bo teraz prawa nowe. No jest! Chyba mamy! Chyba jest złoto. Bo tyle się działo, że ja w ogóle nie patrzyłem na staty, nie? Tak, 3 gwiazdki, mamy złoto. Moi drodzy, i tym pozytywnym akcentem będziemy powoli kończyć, może nie streama, ale ten zasadniczy materiał poglądowy, który myślę bardzo dobitnie pokazał, że gra bawi i będzie jeszcze przez wiele godzin bawić. Czy to pod kątem grania innymi klasami, czy ekspedycje, czy to, co przygotują dla nas twórcy w ramach wsparcia w przyszłości. No moi drodzy, no kurczę. Było chyba widać po moim ryju. Ja mogę w sumie nic nie komentować, nic nie mówić, nie? Tylko ten ryj. Wyraża więcej niż 1000 słów. Czy moja mordzia wygląda, jakby była niezadowolona? Serdeczna tarcza. Dziękujemy. Anonim, Julka, grało się z wami super. Dziękujemy ślicznie, jak zwykle było kozacko. Hej, hej. O, patrz, jakie wyciemnienie nawet ładne.